Witajcie, roślinne świry. Ten film nagrywam po raz trzeci. I całe szczęście, że nie są to rozczarowania rośliny i inne, bo pewnie byłabym jeszcze bardziej zadowolona. Dzisiaj miał być ten film, ale nie będzie, ponieważ przyszła roślina z listy marzeń, więc oczywiście całkiem rozemocjonowana chciałam się z wami podzielić, co do mnie przyszło. No i już to otworzyłam. Już to otworzyłam, ponieważ mój aparat odmówił ze mną współpracy już dwa razy. Podejrzewam, że po prostu popsuła się karta, to całkiem normalne. Niestety już otworzyłam paczkę, więc nie będzie otwierania na żywo. No ale i tak się bardzo cieszę. I już wam mówię, co będzie w tym filmie. Unboxingu zupełnie prawdziwego nie będzie, no bo już otworzyłam paczkę. I już się cieszę z rośliny, bo ją widzę, tutaj stoi. No ale chwilę sobie z wami pogadam, no bo co to za film bez gadania, prawda? Po pierwsze chciałam wam, jak zwykle oczywiście bardzo, podziękować za wsparcie mnie, mojego kanału Babyla. Pamiętajcie, że jeżeli wsparliście mnie tutaj na YouTubie, albo na Tipli, albo na Patronite mnie wesprzecie, to macie dozgonny dostęp do grupy na Facebooku, która powoli się rozkręca. Już są pierwsze pytania, no i na niektóre muszę jeszcze odpowiedzieć. I macie też dostęp do takich prywatnych storiesków, to znaczy do storiesków tylko dla wspierających na Instagramie. Więc jeżeli chcecie dołączyć do tej grupy lub do storiesków, to najlepiej po prostu do mnie napiszcie na Instagramie. Jak nie macie Instagrama, no to możecie mnie znaleźć na Facebooku. To po pierwsze, co chciałam powiedzieć, Patronite będzie niedługo. Ostatnio mam naprawdę mało czasu i nie zdążyłam wprowadzić tych zmian, które miałam wprowadzić, o które mi poprosili pracownicy Patronite'a. Jeżeli chodzi o ten film i konkrety związane z rośliną, którą kupiłam, to będzie jeszcze kilka ciekawostek, czyli o generacjach roślin. Czy hybrydę można nazywać sobie tak, jak się chce? Czy o co chodzi z tym F1, F2, F3, F4, co to znaczy? Jeżeli nigdy o tym nie słyszeliście, to polecam posłuchać, bo to ciekawe, a jak słyszeliście, no to pewnie wiecie, ale może też chcecie posłuchać. Nie będę się jakoś strasznie głęboko zagłębiać w genetykę, to są tylko takie podstawy, no właściwie nawet, no powiedzmy trochę genetyki, no coś tam powiem, myślę, że to będzie ciekawe. Dobra, pokażę wam roślinę, którą już odpakowałam i tak się cieszyłam, tak mi żal, że ten film się nie nagrał, no ale takie są te wstrętne karty, że one zawsze w pewnym momencie się psują i to nie mogą powiedzieć wcześniej, że hej, hej, psuje się, wyrzuć mnie, nie. One się psują akurat w tym momencie, jak nagrywacie coś takiego, czego się nie da powtórzyć, czyli na przykład unboxing, więc powitajmy pierwszą roślinę w tym roku z listy marzeń mojej, czyli Anthurium Zara Michelle. Nie widać tutaj tak bardzo, chyba wy nie widzicie tych takich fioletów. Ja widzę, jest fajny taki dosyć okrągły kształt, a Zara Michelle jest taka dosyć okrągła, więc wszystko jest w porządku. Sadzonka jest bardzo mała, więc te kolory aż tak bardzo nie muszą wybijać, ale o kolorach to w ogóle jeszcze powiem za chwilę, właśnie jak będę mówić o tych różnych sadzonkach. Jest to roślina z in vitro. Doktor Block jakoś tak na jesieni poinformował, że wchodzi do Europy ze swoimi roślinami z in vitro i są one sprzedawane w sklepie Casa Botanica. Jeśli chodzi o właśnie, no bo może jesteście ciekawi, jeżeli chodzi o pakowanie było ok, nie tak niesamowite jak w Harmony Plants, ale naprawdę dobre, bezpieczne, był heat pack i jest wciąż ciepły, czyli wszystko jest ok. Roślina została wysłana we wtorek i dzisiaj w czwartek przyszła z samego rana. Więc wróćmy do doktora Blocka i jego niesamowitych roślin. O co chodzi z tymi generacjami F1, F2, F3 i tak dalej? O co chodzi w ogóle z hybrydami? Czy każdy może sobie zrobić hybrydę i nazwać ją jak chce? I tak i nie. Ogólnie jeżeli chcecie mieć taką oficjalną hybrydę, to trzeba ją zarejestrować. Nie wiem, jak trudna to jest procedura, nie czytałam o tym, nie sprawdzałam tego, wiem tylko, że w pewnym momencie, jeżeli chcecie mieć jakby tą swoją własną nazwę, tak jak ja bym chciała na przykład mieć Laguna, to musiałabym taką roślinę zarejestrować, ale to na pewno nie po tym, jak połączyłam dwie rośliny i wyszedł Lagun. No właśnie, i teraz przechodzimy do łączenia roślin. Zobaczcie, mam całą kuwetę Lagunów i Varanów. Laguny to są połączenie Anthurium krystalinu zwykłego z Dark,
a Varan to jest połączenie Anthurium No ID, który był kupiony jako Dark Mama, ale prawdopodobnie jest to jakieś tam papilaminum, coś tam, jakieś hybrydy. A drugim rodzicem Varana było Crystallinum Dark. I te rośliny w tym momencie to jest generacja F1, czyli połączenie rodziców i wychodzi mnóstwo bardzo różnych siewek. I w tym momencie osoba, która ma w planach robić swoją własną hybrydę, wybiera sadzonki, które rokują według niego jak najlepiej, na przykład wybiera odpowiedni kolor, tak jak Dr. Block, który bardzo lubi takie kolory fioletowo-czerwone i dużo z jego roślin ma takie intensywne unerwienia i również kolor. I po prostu łączy takie siewki, czyli w tym momencie, zobaczcie, one muszą dorosnąć do momentu, aż mogą kwitnąć. W przypadku niektórych anturiów to jest kilka lat od wysiewu do kwitnienia. Więc weźmy sobie takie dwie sadzonki. O, dwie sadzonki Varana. Ja na przykład uważam, że te są najpiękniejsze. Wzięłam przypadkowe zupełnie. No i je łączę. To znaczy, one najpierw muszą zakwitnąć. No i wtedy je łączę i wtedy jest to generacja F2. Czyli jak widzicie w tym momencie, to już minęło kilka lat od tego pierwszego zapylenia, zbioru nasion, wyboru najlepszych do kolejnego. Czyli ogólnie to wszystko bardzo długo trwa. No i to jakby potem są kolejne generacje, F2, F4, wszystko to już wygląda tak samo. Czyli można założyć, że te cechy, na których nam zależy, już jakby będą we wszystkich tych roślinach, które są zbierane z nasion. Jeśli chodzi o te rośliny, czyli Zera Michelle, to te, które są z in vitro, to wydaje mi się, że to jest F2, ale wiem, że są też F3. Zara albo Michelle już jest nawet F4, bo to już jest taka dosyć tak naprawdę stara hybryda. Chodzi mi o tą matkę, bo tam jedna jest Zara, druga Michelle, jedna jest córka, druga matka, ale mi się to tak strasznie plącze, że nigdy nie wiem, która jest która. Ale to jest właściwie nieistotne. No bo już teraz możecie sobie wyobrazić, że do tego F4 potrzeba naprawdę wielu lat. To nie są miesiące, to są zdecydowanie lata. To jest planowanie tak naprawdę, co chce się uzyskać. Więc taki Dr. Block, który sobie wymyślił pewnie w latach, no nie wiem, może 90. albo nawet 80., że według niego najpiękniejsze anturia to te takie, które mogłyby być burgundowe, fioletowe, z intensywnym unerwieniem, jakimś ciekawym, innym niż wszystkie, no to jest dużo planowania, prawda? On sobie wtedy to wymyślił, a teraz ma te zbiory. Jeszcze wam powiem jedną rzecz. Jakość sadzonek jest różna. Ta sadzonka, no tak naprawdę nie wiem, jaka ona będzie, no bo nie wiem, jaka sadzonka była użyta do in vitro. Natomiast jak wejdziecie sobie na jego stronę, czyli stronę Dr. Blocka, to są tam różne ceny i różne sadzonki. Od sadzonek, powiedzmy, zwykłych, o niskiej zawartości tych kolorów, tego fioletu i tak dalej, do sadzonek takich naprawdę wyjątkowych, ale oczywiście to jest też kwestia ceny. Te najpiękniejsze są najdroższe i prawdopodobnie te, które oglądamy z zachwytem absolutnym na Instagramie, które oczywiście są troszeczkę podkręcone w jakimś tam Photoshopie czy Lightroomie, to raczej są to sadzonki z tych jakby najlepszych, najdroższych roślin Dr. Blocka. A jeśli chodzi o te moje hybrydy, w sensie o te, które są, no teraz w tym momencie to jest F1, to mam zamiar i w przypadku Varana, i w przypadku Laguna, i w przypadku Gekona, który teraz jest nasionem, iść dalej, to znaczy wybrać najładniejsze sadzonki i zrobić tą generację drugą, czyli F2. No i słuchajcie, no i to by było tyle, jeżeli chodzi o ten smutny trochę unboxing. To znaczy nie smutny, ja się cieszę, no bo jest. No ale szkoda, że nie mogliście zobaczyć mojej radości, jak otwierałam, bo wiem, że to... Ja lubię oglądać takie filmy, wiecie, jak ktoś otwiera i nagle jest takie wow, ale super nowa roślina, no. No, tutaj tego nie było, ale jak widzicie, jestem bardzo szczęśliwa, Po prostu nie mogę się doczekać, kiedy będzie nowy liść. O, słuchajcie, a w ogóle Ewelina to też kupiła Zara Michelle, ale ma też samą Michelle. I wychodzi jej taki piękny liść. Ale mam nadzieję, że się ze mną podzieli. Ewelina, podzielisz się ze mną, Michelle? Ja też mam coś dla ciebie. Coś tam utnę.
Dziękuję, że byliście ze mną. W niedzielę obiecuję, że będzie ten film o nieulubieńcach, czyli rozczarowaniach różnych z zeszłego roku. Bo w ogóle tak zagłosowaliście tutaj na YouTubie. Ja myślałam, że będziecie chcieli drugą część ulubieńców. A tutaj nie, chcecie narzekanie na ekranie. Nie ma sprawy, będzie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!